Kult skargi się zaczyna właściwie po schyłku XVIII stulecia. W 1792 roku następuje wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja i wówczas episkopat wydaje list pasterski wzywający do obrony ojczyzny i powołujący się na skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie, jakie Polska przeżywa i powołujący się na kazania sejmowe. Ustawicznie mury Rzeczypospolitej się rysują, a wy mówicie to nic. Nie nic. Polska nie rządem stoi, tak. Lecz gdy się nie spodziewacie, upadnie i was wszystkich zakryje i potłucze. Później ten kult podsyca Mickiewicz swoimi wykładami paryskimi. No, rozpłomienia malowidło Jana Matejki, kazanie sejmowe, skargi, ale równocześnie ze skargi w drugiej połowie XIX wieku czerpano nie tylko przekonanie, że Polska upadła na skutek grzechów wewnętrznych. Jeżeli upadła na skutek grzechów wewnętrznych, to może się odrodzić, bo możemy sami powstać, a nie tylko na skutek przemocy nieprzyjaciół, ale czerpano przekonanie, że jeżeli powstanie z tych grzechów, to równocześnie będzie możliwe odzyskanie niepodległości. Księdza Piotra Skargi wywarła duży wpływ na zainteresowania literackie Karola Wojtyły. Już w czasie studiów polonistycznych zapoznał się z kazaniami sejmowymi i wracał do nich w swojej twórczości literackiej. Przede wszystkim w dramacie Jeremiasz. Dramacie, który rozgrywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to płaszczyzna Starego Testamentu, proroka Jeremiasza, który ostrzega swój naród, naród wybrany żydowski przed niebezpieczeństwem niewoli babilońskiej. Z drugiej strony ksiądz Piotr Skarga, kaznodzieja sejmowy, pojawia się w twórczości Karola Wojtyły jako ten, który jest głosem sumienia. Do postaci Piotra Skargi powracał Karol Wojtyła również jako papież. Wtedy, kiedy przemawiał w polskim parlamencie, przypomniał te ostrzeżenia, jakie postawił Piotr Skarga w swoich kazaniach sejmowych. Pragnę przypomnieć w tym miejscu kazania sejmowe księdza Piotra Skargi i jego żarliwe wezwanie skierowane do senatorów i posłów pierwszej Rzeczypospolitej. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. Bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Skarga był człowiekiem wielkich idei i wartości. Nie zadawalał się byle czym. Można powiedzieć, że wykorzystywał swoje talenty dla dobra innych, dla dobra wspólnego, dobra ojczyzny, zgodnie z zasadą świętego Ignacego, że dobro im bardziej powszechne, tym bardziej boskie. A więc był Skarga człowiekiem spójnym w swoim działaniu i przepowiadaniu. Karmił innych tym, czym sam żył. Jego testament jest ciągle aktualny, zwłaszcza dotyczy on Rzeczypospolitej. Są ludzie jedni, którzy się za mądre mają i swojemu rozumowi, i swojej mądrości ufają. I stąd albo nie proszą, albo nie pilnie o nie Pana Boga proszą. O takich mówi prorok, biada wam. Biada wam, którzy w oczach waszych widzicie się mądrymi i roztropnymi.
A mędrzec powiada: w Panu Bogu pokładaj ufność z całego serca, a nie wspieraj się na mądrości swojej. Fundamentem mądrości jest swojej nie dufać mądrości. Drudzy są, którzy mają mądrość ziemską, iż mają rozum tylko na dostawanie i pomnażanie dóbr świeckich doczesnych. I w ziemi wszytek ich rozum zostaje, bo nie myślą o tym, co przyszłe i wieczne. Skarga nie pozostawia obojętnych, nie powinien pozostawić obojętnych. Zwłaszcza rządzących, ale również takich zwykłych ludzi, którzy chcą budować przyszłość Rzeczypospolitej. Was Pan Bóg podniósł na wysokie urzędy nie dla was, abyście swoich pożytków pilnowali, ale dla ludu, który wam Pan Bóg powierzył, abyście nam sprawiedliwość i pokój, który od Pana Boga bierzecie, spuszczali. Toć są głosy i wołania ich do was, zmiłujcież się nad nimi. Miłujcież ojczyznę tę swoją i to Jeruzalem swoje, to jest koronę i Rzeczpospolitą.